Cześć, z tej strony Skylark, witam serdecznie w kolejnym odcinku Dziś pokażę Wam jak odebrać dropa Optimism A więc zaczynajmy Jeśli korzystaliście wcześniej z sieci Optimism albo nawet z sieci Ethereum To być może załapaliście się właśnie na dropa Jeśli podążaliście mój kanał, konto na Twitterze czy też Telegram No to z pewnością widzieliście, że informowałem o tym, aby potestować ten ekosystem Bo w przyszłości będzie airdrop aby tego airdropa odebrać, należy przejść na stronkę app.optimism.io. Oczywiście link znajdziecie w opisie tego odcinka, więc wystarczy w niego kliknąć i zostaniecie tutaj przeniesieni. Następnie należy kliknąć na Metamask i upewnić się, że jesteśmy na sieci Optimism. Jeśli tutaj nie mamy pokazanej Optimism, należy tutaj kliknąć i następnie wybrać tutaj z dostępnych sieci Optimistic Ethereum. Jeśli tej sieci nie macie na liście, to w innym filmie tłumaczyłem, jak można dodać różne sieci do Metamaska. Kiedy już się na Optimistic Ethereum przełączymy, możemy tutaj kliknąć w ten przycisk Connect Wallet. Następnie wybieramy Metamask i po otworzeniu pop-upu Metamask należy oczywiście się podłączyć. Klikamy Next i klikamy Connect. No i w tym momencie nasz portfel został już podłączony, i jeśli się załapaliśmy na airdropa, to widzimy tutaj od razu informację, że e, airdrop nam się należy, ile tego airdropa dostaniemy, no i tutaj poniżej za co. Czyli jeśli używaliśmy optymizm, e, to dostajemy tam jakąś część dropa, następnie jeśli głosowaliśmy w DAO, używaliśmy Multisigów, e, na przykład używaliśmy Ethereum, kiedy gaz był dosyć drogi no i jeśli oczywiście używaliśmy optymizm kilkukrotnie, czyli w przeciągu kilku tygodni, a nie tylko raz, polując na airdropa. No i żeby tego airdropa odebrać, wystarczy tutaj kliknąć Start Claiming Process. Następnie należy odpowiedzieć na trzy pytania. I po odpowiedzeniu na trzy pytania należy zgodzić się na konstytucję projektu. Klikamy Continue. Następnie tutaj możemy skliknąć Skip. A na kolejnym ekranie możemy oddelegować naszą moc głosowania do jakiejś osoby, albo po prostu możemy oddelegować naszą moc głosowania do siebie. Jeśli sami chcemy głosować, klikamy wtedy Delegate to Anyone i wklejamy nasz adres. Klikamy Delegate. No i już oddelegowaliśmy do siebie. I teraz możemy kliknąć Claim i możemy kliknąć Claim OP, czyli claimujemy tokeny. W tym momencie wyskakuje nam okienko Metamask, tutaj oczywiście należy potwierdzić, e, klikając confirm. No i w tym momencie nasze tokeny już są claimowane. To może oczywiście potrwać e, kilka sekund, czy też kilka minut, w zależności od tego jak bardzo zapchana jest sieć. Jak widzimy u mnie transakcja już została potwierdzona. No i w tym momencie nasze tokeny już powinny być u nas na portfelu, gdy otworzymy Metamask, jeśli mamy dodanego, dodany token Optimism. No, to tutaj na dole, wśród asetów, powinniśmy widzieć, już ile optymizm otrzymaliśmy. No, i na dziś to było na tyle. Mam nadzieję, że ten filmik okazał się pomocny. Pamiętajcie, żeby kliknąć łapki w górę, subskrybować nasz kanał i podzielić się tym filmikiem ze znajomymi. Dzięki i do usłyszenia.